Cześć moi drodzy, dostaliśmy zwiastun cyfrowego cyrku, mamy wiele przecieków i poznaliśmy aż prawie 8 nowych postaci. Dzisiaj wszystko co wiemy o tych postaciach wam przedstawię na poniższym filmie, bardzo serdecznie was zapraszam. No i oczywiście piszcie swoje teorie, będziemy sobie o nich rozmawiać. Więc niedawno dostaliśmy nowy zwiastun drugiego odcinka i wraz z nim 8 zupełnie nowych postaci, o których musimy się dzisiaj coś dowiedzieć. Tutaj zebrałem wszystko, co mogłem znaleźć zarówno w zwiastunie, jak i na Twitterze, gdzie jest bardzo też czasem dają twórcy przecieki. Pierwszym nowym bohaterem to ten wyglądający jak krokodyl właśnie, to jest nowy bohater. Jest żółty i ma na głowie coś w rodzaju kapelusza kowbojskiego, pewnie go kojarzycie. To właśnie o tym panu mowa. Wiemy, że spotkamy go w drugim odcinku, w drugim albo pierwszym, jak zwał tak zwał, będzie to w kolejności drugi odcinek. Kiedy bohaterowie udadzą się na przygodę do Królestwa Słodyczy, to jest ten Candy Canyon Kingdom. Nie znamy jeszcze jego imienia, ale ma głęboki i chrapliwy głos, który sugeruje, że może mieć takie, wiecie, podejście do życia jak Jax. Jednak być może to też nie jest, przypomina takiego Indiana Jonesa trochę i wygląda jak Gekon w sumie, więc zobaczymy. Ma dość muskularną budowę i porusza się w pozycji wyprostowanej. Być może chrapliwy głos wynika z jego kowbojskiego charakteru, więc to jest ta pierwsza postać, którą dostaliśmy. Następna postać, to, którą tutaj zauważycie, bo musimy to... O! Jest to taki postać niebieski bohater, poznaliśmy go w zwiastunie drugiego odcinka, gdzie zobaczyliśmy cztery postacie odbite na podłodze. Pamiętacie ten przeciek? Będziemy mogli spotkać go podczas przygody tam, gdzie w restauracji tej fast foodowej, gdzie widzieliśmy już tutaj Jaxa. Prawdopodobnie będzie postacią niezależną, która pomaga albo może dokucza Jaxowi. Zobaczymy. Wiemy, że nie będzie członkiem cyrku ani pomocnikiem, ponieważ w tle obrazu widać stół i krzesło, czyli nie pracuje przy biurku. Znajduje się tu zapewne po to, aby denerwować naszych cyrkowych bohaterów i dać Kane'owi jakąś dziwną formę rozrywki. Co ciekawe, znamy jego imię, ponieważ twórcy serialu nas publikowali wiele tweetów i twórcy nazwali go Orbsman. Coś takiego, co sugeruje, że tak właśnie będzie się nazywał. Mógłby być po prostu postacią taką NPC i jego imię nie znaczyłoby wiele, jednak skoro pojawił się w zwiastunie, jego rola i imię mogą być ważne dla fabuły, więc tutaj akurat fajnie wygląda taki balonowy. Prawdopodobnie to, co widzicie, jest postacią w ogóle, tu wygląda jakby miał oczy, być może to jest postać. W zasadzie nie wiemy o niej nic, możemy dostrzec jej strukturę, gdzie oczy to taśmy. No tak wygląda, jakby to rzeczywiście była postać, prawda? A odciśnięte w metalu linie tworzą usta. No właśnie tutaj, nie? To wygląda strasznie niepokojąco. Być może ta mroczna postać spróbuje przekazać nam jakąś wiedzę na temat fabuły lub ostrzec, że Kane lub Bubble są źli i zamierzają coś ukryć przed członkami cyrku. Jednak nieco niepokojące jest to, że bohater ten przypomina Kinga. Serio? No rzeczywiście on Kinga trochę przypomina. No to może być ciekawe, nie? Jeżeli Kinga będzie przypominał. No i mamy kolejnego potworka. Strasznie fajnie wygląda. Spotykamy go podczas przygody właśnie w tym Królestwie Słodyczy. Pewnie będzie to strażnik, który broni wejścia do tego miejsca. Wygląda na nieco takiego dość nierozgarniętego. Może podczas przygody cyrkowcy będą musieli go w jakiś sposób ominąć albo pokonać jakimś podstępem. Jest dość duży, a dolną część kadru z nim w całości pokrywa czekolada, więc jest to taki, wiecie, no jak to jest świat cukierkowy, no to dość ciekawe. I co więcej, tu wam pokażę ciekawostkę, że te słodycze są szalenie z których on ma zrobione zęby, są szalenie popularne w Stanach i to są te candy corn, tak się nazywa, cukierkowe kukurydze, można by powiedzieć, nie? Sprawdźmy sobie następną postać, to jest ten duszek tutaj. Tylko to tak szybko skacze, więc ciężko to zobaczyć. Widzimy małe jego oczy tutaj na górze. Są wielkie i okrągłe, w sumie są duże, ale słabo je widać, tak?
Być może śpiewa, nie wiem, albo jakoś wita się z tymi osobami, które tutaj widzę, na które, z której perspektywy patrzymy. Niewiele wiemy o tym bohaterze, poza tym, że jest podobny do innego ducha i zapewne spotkamy go podczas nawiedzonej posiadłości, w której King uderzył coś strzelbą, więc to jest ciekawe, słuchajcie, że będziemy zwiedzać różne miejsca w tym cyfrowym cyrku. Także tu mamy księżniczkę teraz, właśnie. Ona jest też elementem zwiastuna i chyba mieliśmy też na Twitterze w tym zdjęciu przecieku również ona występowała. Wielu fanów podejrzewało, że to księżniczka, co z oczywistych względów nie mogło być prawdą. Peach, czyli ta księżniczka z Mario, tak? Ale to raczej no, totalnie by nie było prawdą. Sama bohaterka również zrobiona jest słodycza, a jej ramiona wyglądają jak babeczki. No tutaj, tak? No, w sumie z babeczek jest zrobiona. Nawet czuprynka na głowie to cukierek. No, całość jest z cukierków zrobiona. Podczas przygody cyrkowcy spotkają ją w królestwie. Może być miłą królową. Albo szaloną jakąś, nie? Mamy tutaj kolejnego ducha, który już przypomina taką osobę człowieka, szczerze mówiąc. Możliwe właśnie, że ten duszek, którego widzieliśmy na początku, może być tą samą, tym duszkiem, który widzicie tutaj, czyli będzie miał możliwość zmieniania się w różne postacie, więc ciekawe, prawda? No i mamy tutaj ostatnią postać. Nie wiemy też jeszcze do końca co, jakiś niebieski manekin jakby i też ona była na tym zdjęciu w poprzednim. Tutaj zaniepokojenie budzi fakt, że w odróżnieniu od innych manekinów jest niebieski. Być może oznacza, że rozpoczął swój proces narodzin w cyrku i nagle się to zatrzymało. No właśnie, być może to będzie manekina zrobił się prawdziwą postacią. Nie otrzymał pewnego awatara i pozostał manekinem. To daje kolejny dowód, że manekiny są jakby protociałami członków cyrku. No może to być też prawda. Dlaczego? Ponieważ wiecie, jak tworzy się animacje, jak tworzy się gry, to zawsze postać ma pierwszy taki szkielet i z tego szkieletu buduje się całą animację i tak dalej, więc być może to jest takie, słuchajcie, nawiązanie. Natomiast no, sami zobaczymy, jak będzie oczywiście więcej przecieków, to będziemy sobie razem je aktualizowali i tutaj wrzucali. A ja oczywiście odpowiem na wasze komentarze, czekam na więcej informacji o odcinku drugim, ale oczywiście oglądam je u ciebie. Bardzo mi dziękuję, Noob Gamer. Gramy, a tutaj jest oczywiście, to jest z czegoś innego. Te zamazane miniaturki z tego odcinka to i zbocz związane z... No tak, to się domyśliłem, dlatego nie chciałem w ogóle o tym mówić. Natomiast pewnie dużo osób właśnie w ten sposób tworzy. Czyli w sumie to Kane wprost powiedział, że była nagrywana. No tak, prawdopodobnie. Prawdopodobnie tak jest, no ale więcej dowiemy się już niebawem.